Wielkimi krokami zbliża się pierwszy mecz w tym roku na Suzuki Arenie. Będzie to starcie ze Stomilem Olsztyn. W związku z tym wybraliśmy się dzisiaj do dwóch kieleckich galerii, do galerii Echo oraz do galerii Korona, aby zapytać Kielczan, jak zapatrują się na powrót trenera Leszka Ojrzyńskiego na Suzuki Arenę. Sprawdźmy zatem, jak odpowiadali. Dzień dobry, mogę panu zająć chwilkę? Krótko, dokładnie. Jesteśmy z Korony Kielce. Chciałam zapytać, jak pan sobie wyobraża sobotni powrót trenera Leszka Ojrzyńskiego na Suzuki Arenę? No myślę, że pozytywnie, jak najbardziej. A z czym kojarzy się panu trener Leszek Ojrzyński? Z sukcesami, z uczciwością. No, z walką do upadłego, z bandą Świrów. No i z jednymi z najlepszych miejsc, które do tej pory Korona zajmowała podczas swoich występów w Ekstraklasie. Rozumiem, że jest pan kibicem Korony Kielce. Tak, oczywiście. Czyli w sobotę możemy liczyć na pana wsparcie. Jeżeli tylko pogoda troszeczkę się poprawi, to na pewno tak. Hasła. No generalnie był to świetny trener, no i myślę, że dalej jest. No. Przecież myślę, że tą Koronę w końcu wprowadzi do Ekstraklasy. Tak. Jest to trener, który stawia na dużą aktywność zawodników na boisku, na waleczność i to wpajał wszystkim swoim drużynom. Również gdy był poprzednim razem trenerem. No życzę sukcesów. Na Szczepaniaka chodziłem, ale już mnie od 12 lat nie ma w Kielcach, w Polsce. Przyjeżdżam sporadycznie. No życzę sukcesów. No mam nadzieję, że będzie ekstraklasa. Mogę pana zapytać. Trener Leszek Ojrzyński, jakie skojarzenia? Skojarzenia to był trener. Dokładnie. Trener Korony Kielce. Super. Bardzo mi się spodobało jego zachowanie w ogóle, ale obecny, tak? On teraz objął prowadzenie, tak? No i z tego, co słyszałem, bo też kibicuję Koronie, naprawdę obserwowałem te treningi, co tam byli, gdzie to byli? W Turcji, tak? I no okazało się, że formę mają wspaniałą, a zobaczymy, jak się okaże w sobotę, naprawdę. Trener Leszek Ojrzyński, z czym się panu kojarzy? No z Koroną, wiadomo. Kieleckie Świry, tak? Charakter. Dobra, mi się zdaje, że dyscyplina. Nieustępliwość. Stasiu. Kurde, nie wiem co. Wszystkie wymienili chyba. Zaciętość i walka do samego końca. Jest konkretny, nie? Taki chłop z jajami, krótko mówiąc, nie? Jakieś cechy, które mógłby pan wymienić? Powiem szczerze, aż tak nie wnikałem w jego, tak powiem, ani osobowość, ani rozwój, ale widziałem, że były efekty, jak był wcześniej trenerem, także liczę, że będzie lepiej. Dzień dobry, Korona Kielce, możemy o coś zapytać? Trener Leszek Ojrzyński, z czym się panu kojarzy? Z piłką nożną, z Koroną Kielce. A jakieś cechy trenera? Ja wiem, no ambitny facet. Sukces, no nie wiem, jakaś taka, ja bym powiedział, no nostalgia, tak, do czasów takiej bandy Świrów, tak, przede wszystkim. No ktoś, gość, który no na słusznym miejscu, który no wiem o tym, że w jego ręce powierzona trenerka, to będzie coś. W sobotę możemy liczyć na twoje wsparcie? Oczywiście, jak najbardziej. Super. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Jak widzicie, Kielczanie bardzo dobrze pamiętają trenera Leszka Ojrzyńskiego. Już w sobotę okazja, by ponownie przywitać go w Kielcach. Godzina 12.40, pierwsze spotkanie rundy wiosennej ze Stomilem Olsztyn. Bilety i karnety wciąż są do zakupu w sklepie Kibica oraz na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia.